She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie. Czekajcie, muszę sobie mikrofon poprawić z podfiltrem. Znowu. Okej. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Subnautica, w którym to nadrobimy trochę PDA. Bo wpisów jest sporo. Popływałem sobie nieco poza nagraniem. Odnalazłem chyba najlepszą butlę, którą już sobie zrobiłem, tylko jeszcze nie odbierałem. Tak specjalnie, żeby to z wami odebrać. Zbudowałem sobie pierwszą FOB, zrobiłem z tam skan, boże skan, sterownię skanującą. I co jest dość ciekawe, odkryłem fajną dziurę jakieś 200 metrów od bazy na północny wschód, która jest spadkiem do jakiegoś nowego biomu, ale co jest jeszcze śmieszniejsze, dokładnie pod bazą znowu mam wejście do kolejnego biomu. I tam odezwał mi się Alan. Tutaj wam pokażę transkrypcję. Po prostu puszczę wam to jak gadali. Alan z Robin. Tylko najpierw tutaj jeszcze. Zobaczmy. To było. To też było na odcinku. To jest właśnie. Rozgadamy. To jest właśnie. To jest nieważne. To jest też nieważne. Tutaj wspomniał o nośniku. To było właśnie jak tam pod bazą nurkowałem. Pod tą moją bazą aktualną, potem na moją FOB pierwszą. To też powiedział, tylko to w sensie na podobnej głębokości, ale troszeczkę w innym miejscu. To jak znalazłem drugi artefakt, to mi powiedział, to wam puszczę. It is both reassuring and unsettling to rediscover this site after being in storage for so long. My connection to the network grows stronger, however slightly. I hope you will continue to search for more of these. Okej, okay, no i jeszcze było to, ale to z takich ważniejszych to chyba tylko to było. Bo tu po prostu dał mi lokalizację drugiego artefaktu, który możemy ogarnąć. To cały czas nie wiem, czy ja to zbadałem, czy nie, ale muszę to sprawdzić. Dobra, muszę zmienić ten kapsułę. Może kapsuła i sitrak będą żółte, bo zielone będzie mnie rozpraszało, jeśli chodzi z tymi artefaktami. Tutaj to też. No po prostu jest też dok stacji Delta jako taka placówka, więc to też może być. Doła pojazdów, dobra, to też może być jako taka mini placówka. No to niech zostanie jak jest. Dobra, baza danych w takim razie. Najpierw dziennik osobisty. Ja tego czytać oczywiście nie będę, po prostu posłuchamy, co mówi Robin, a dla nas i poniekąd też dla mnie jest tutaj rozpisane. I should have guessed Altera would find a way to clip Sam's wings, like I knew they'd do to mine once they took over Xenoworks. I tried to warn her. She was stubborn, like me. Ever since I was a kid, I always wanted to be so different from her. Scrappier, faster, less play by the rules. But Sam didn't tolerate Altera's corporate red tape any more than I did. She just tried to change it from the inside. I think in the end, we always wanted similar things. Okay. I was a little nervous about dropping into an unknown area, but luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. What was that woman's problem? The one in the exosuit? Like, I need to say which woman. And what the hell is she doing on this planet?
It isn't exactly a happening vacation spot. She knew their terrain well enough to make a dramatic entrance by jumping off a sheer cliff. So I guess she's been here a while. But how long has she been following me? She said to keep away from her, or off her land. What in this frozen slush bog could she be protecting? Unless she's camped out somewhere. She's definitely heard of Altera, though. Did she meet Sam? The sea monkeys have changed their tune. If only I could let them know what I need. Maybe they could bring me something useful next time. In goes a battery in titanium, out comes a scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you, I promise. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? Didn't sound human. Maybe it's from a remnant of Architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Some of the wildlife down here is very grabby. If I didn't know better, I'd say they're after my supplies. Something out here with way too many teeth. Oh man, where did it go? Where did it go? Things with teeth don't just disappear. They sit and wait for you to let your guard down. It's gonna dart out of the shadows and get me. I bet if I eject the cargo module, it'll give me some maneuverability. The damn ugly thing followed me into the shallows. Didn't think something that big would follow me up here. Had it jettison the sea truck. Again. I guess I could try to go back for the parts when it leaves. If it leaves. I really don't want to sit in another meeting with Emmanuel. Manu, as he likes to be called. I just want to drive around and deliver cargo in peace. Good morning, Frostpack. Just a quick update to inform you of some key achievements and priority shifts we need you all to get behind. Dobra, to jest nieważne akurat. The Spy Pangling Project was a result. Tower maintenance log. Okay, this time the birds have really done it. I don't know what they've been eating, but it's corrosive when it comes out the other end. I'm gonna need to rewire. I'm short an element to fabricate the right cable. I remember seeing some when I did that dive to the old ship. I'm gonna go out there and see if I can get some more. That should fix it. Maintenance status, in progress. Ah, jeez. These sea monkeys are gonna get me in trouble. This is the third shipment that those buggers have gotten their weird little hands into. Now we're running low on flares and I'm gonna have to search nearby nests for stolen cargo. They're lucky they're kinda cute. Raccoons of the sea, those ones. Okej, to jest też mało istotne. To też. To też. Też takie mało istotne. Okay. Mapy. O, to za chwilę sprawdzimy. Margarit. Tutaj druga część kombinezonu, więc to zostawimy. To sprawdzałem na odcinku. Tutaj o ziomeczku. Person, znaczy dane. No, osobowość E5A401C5N1. Co kurwa? Serio? Jest takie Altera ma oznaczenia dla osobowości? Okej. Dobra, to jest akurat ważne. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as base mates at Outpost Zero.
She spoke often and fondly of you. I thought you should know. It didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. No, to jest po prostu pęglin, a nie pęglin szpiegowski, ale okej. Okay. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little extra bite. I'll leave the starchy tuberous nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. 4546B to Robin. Come in, Robin. Remember when we used to play old-timey Space Explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, Alterrorizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy panglings. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but anyway, I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xenoworking, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Hey, Robin! I got your Augie photo. Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky Hey! The nickname actually fits that way. A cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my penguins found something. Something big. But Altera is just like, nothing to see here. Honestly, kind of glad you can't answer so you can't, you know, rub it in my face. Go ahead, bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job, my safety. I heard about Xenoworks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not, welcome to the Altera family. I should probably go before I say something I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. Hey, Robin. I'm sorry my last message was so awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said, but I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry.
Hey, Robin. I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. And the cat should be called Potato. I admit it. Sorry. Bad attempt at a joke. I just... I don't know what to do. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen Leviathan that's infected with Kara. Altera thinks what? They can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is ugly, dangerous, but profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. I could really use a friend. You're my sister. I love you. Jak widzę, Alterą dowodzą chyba sami debile. Życie na tym planecie prawie wyginęło przez tą bakterię, a oni chcieli z niej zrobić broń biologiczną? Dobra, tu jest to, co nam było wspomniane, więc to już czytać nie trzeba. Altera nie. To tutaj wiadomości. Altera zgubiła kilometrowy statek flagowy Aurora. To jest dla was po prostu zostawię. Przetrwanie. Dobra, to niech się tylko odznaczy. I technologia, co tu się dodało? Działo grawitacyjne. To jest chyba to samo, co było już w poprzedniej grze, tak mi się wydaje. Tutaj filtrak, jak wygląda i opis. Lampa. Narzędzie nawigacyjne. Pęgliń szpiegowski. Okej, okay, pompa powietrza. Szafa grająca. Wykrywacz minerałów. A i z ekwipunku to tyle. Instalacje bazy. Akwarium już było. Doxitraka to jest coś nowego. Lampa przemysłowa chyba też była w poprzedniej grze. Stacja dokująca była. Stanowisko modyfikacyjne też było, ale pokazuję tak na wszelki. Jakby coś nowego się wyświetliło. Niestety skanująca. Moduł akwaryjny. To jest coś, co znalazłem w tym, podczas podróżowania. No raczej zastosowanie jest raczej dość logiczne. Moduł fabrykatoryjny. To już posiadamy. Przestrzeń ładunkowa też posiadamy. Tutaj sam Citrak. To akurat z chęcią przeczytam. Citrak to zaawansowany pojazd podwodny z doczepianymi modułowymi kabinami zapewniającymi maksymalną adaptację w terenie. Kabina główna, mała i zwinna, gdy nie jest obciążona dodatkowymi modułami. Sama główna kabina ma prędkość porównywalną do Simofa. Szerokie wzmocnione okno wzierne zapewnia doskonałą widoczność do przodu za sterami chowany z fotel sternika nie szczędzono kosztów. W przeciwieństwie do większych okrętów podwodnych, takich jak Cyklop, Citrak nie obsługuje dodatkowych dodatków do modułów wewnętrznych, takich jak fabrykator. Można go jednak ulepszyć, aby m.in. zwiększyć prędkość, siłę uciągu i głębokość zgniotu. Oceny. Prędkość zmienna w zależności od ładunku, głębokość zgniętania 150 metrów i możliwość rozbudowy. Moc, dwa wymienne ogniwa dla osoby 1 i więcej, gniazda modułów 4. Dodatkowe moduły. Z tyłu głównej kabiny można zamontować wykonane na zamówienie moduły ładunkowe zapewniające szereg potężnych korzyści. Dostępne moduły obejmują fabrykatory, stacje dokujące, sekcje mieszkalne i oczywiście dużo miejsca do przechowywania. Dodatkowe moduły ładunkowe zmniejszają prędkość, manewrowość i wydajność Citraka. W przypadku zagrożenia lub aby umożliwić eksplorację ciasnej przestrzeni, dodatkowe moduły można zrzucić bezpośrednio z głównego panelu sterowania w kokpicie. Spoko.
i Snow Fox. Kurde, to mnie naprawdę intryguje. Jednoosobowy ścigacz poduszkowy zaprojektowany z myślą o sprawnym pokonywaniu wszelkiego typu terenu. Chociaż pojazdowi brakuje kokpitu ochronnego, potrafią umknąć przed większością niebezpieczeństw, szczególnie po zamontowaniu modułu skokowego. Tylko nie próbuj latać nim nad wodą. Ścigacz rozwijający wysokie prędkości wyposażony w reflektor odjazdowo się na nim wygląda. No to na pewno. No i bioreaktor, to już było w poprzedniej grze, tak więc to jest nieważne. 20 minut minęło. Dobra, zobaczmy to. Stacja Delta, czyli zakładam to jest to. Siedziba główna Centrum Komunikacji i Logistyki. Centrum Robotyki FI. Okej. FI to jest chyba to, tak mi się wydaje. Placówka 0. To tutaj wiadomo, jest 0. Kopalnia Kopa. Laboratorium Omega. Ej! Ale to jest w tym biomie, gdzie ja teraz jestem! Proszę, czyli gdzieś tu może być laboratorium Omega. Okej. Okay. Kopalnia Kopa, placówka 0. Dobra, mamy 5. Ej, ale to jest ciekawe, mamy 5 rzeczy na mapie, znaczy mamy 5 rzeczy w opisie, ale tylko 4 lokacje są oznaczone. Omega, 0, Delta i jeśli dobrze kojarzę literki greckie, to jest chyba właśnie Phi. Może to jest Kopa. A to jest na przykład Phi. Placówka 0 to może być jako całokształt, znaczy nie, jako cała ta wyspa tutaj, gdzie jest Delta i na przykład i ta tutaj, te Phi. Ej, ale ja bym chciał teraz poszukać, kurde, tego labu. Tylko to może za chwilę, jeszcze badania. Dane obcych. To zdobyłem właśnie przed chwilą. Analiza organizmów wodnych. Dzięki dla was. I stacja analizy wody, czyli to, co zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Dane geologiczne. Fumarola. Glica hydrotermalna. Krystaliczna siarka. Szczątki. Rubin. Nikiel. Argentyn. Galena. Wyznaczenia tylko. Wychodnia wapienia i wychodnia kawalerytu. No i teraz... Dobra, może najpierw faunę. To wam tak pokażę, bo chcę wam jeszcze coś więcej porobić, niż tylko właśnie te... Jeśli tylko to PDA. Na przykład chciałem zwiedzić ten dół, który tam jest pod bazą. Bo jak tam lekko popłynąłem, no to wyglądało to naprawdę intrygująco. Dobra. Muszlowiec. Dzięgielówka. Grzyb tarczowy. Komin hydrotermalny. Koralowiec. Korzeń lilii wodnej. To właśnie zdobyłem tam głębiej. Korzeń wodorostów, kropelniczek, mandragora bulwiasta, pnąca, most koralowy, muszlowiec, półka koralowa, promieniujący koralowiec, roślina tlenowa. O właśnie, tutaj to podwodne źródło czystego tlenu przed słodnego drukowania, tak, tak. A, kurde. Myślałem, że będzie pokazane, ile to się odładowuje. Ale niestety nie. Ale zakładam, że około minuty pewnie to się ładuje. To półka. Ciekawie, czy ja mogę te widzieńce na przykład załadować. W sensie zgarnąć, czy załadować, może zasadzić. Jakbym zgarnął sobie jakąś tą zewnętrzną skrzynkę plantacyjną. To jest zwiędła lilia wodna, która jest chyba w sumie zaraz przede mną, tak mi się wydaje. Dobra. Przydatne tutaj oczywiście. Galareciak. Serio grzyb miodowy?
A czemu to jest przydatne? Nie wiem, nie widzę tutaj niczego, co miałby mi pomóc. Nasiona wodorostów są bardzo przydatne. Pnączę tak samo. Żniwasz kielichowy, no to w sumie też nie wiem dlaczego. Też przydatne. Koral stałowy. No i fauna. Serio? To jest lewiatan? Przejawiający skrajną agresję lewiatan o gargantuicznym dziobie. W tej chwili niewiele wiemy na temat tego potwora i wiele osób na planecie 4546b potajemnie liczy, że tak pozostanie. Helicery, ta ogromna para żuwaczek spotykana u szczękoczółkowców, składa się z materiału przypominającego kości, zdolna rozerwać na strzępy każdy napotkany organizm. Żuwaczki rozwierają się, a rzędy zwróconych do tyłu ostrych i brzytwa zębów uniemożliwiają ofierze ucieczkę. Zostaje ona wciągnięta w paszczę wielkoszczękowca i pożarta. Ciało otacza gruby egzoszkielet segmentowany. Ta wytrzymała powłoka rośnie, wytwarzając zazębiające się giętkie płyty. Umożliwia to wielkoszczękowcowi przetrwanie w ekstremalnych warunkach ciśnieniowych, a zarazem zapewnia zwrotność i mobilność niezbędną do polowania. Wielkoszczękowiec jest to drapieżnik terytorialny, polujący w ciepłych wodach otaczających kominy hydrotermalne. Żeruje na rybach oraz innych drapieżnikach. W momencie ataku wielkoszczękowiec wydaje z siebie głośny pisk, który dezorientuje ofiarę. Dźwięk potrafi ogłuszyć ryby mniejszych rozmiarów, co daje wielkoszczękowcowi dużo czasu do ataku. Wielkoszczękowiec z otchłani? A dobra. Rzadka mutacja, która woli ciemne, bezkresne wody przy krawędzi sektora. Okej, czyli pewnie tego możemy spotkać na krawędzi mapy. Unikać stworzenie agresywne i śmiertelnie niebezpieczne. Okej, obce jaja, no to wiadomo. To jest też z poprzedniej gry jeszcze. Mięsożerne, kolczasta pułapka. A, dobra, bo jest penguin i pengwin. To jest mały i dorosły. Ciekawe, czy penguin mógłby mnie ciapnąć? Okej, chyba tak. Mniej milutkie niż wyglądają, podsumowanie. Rekin twardogłowy. I to ma jeszcze zagrożenie średnie. Niewielkie zagrożenie. Ja. Polemizowałbym. O, tutaj poziom zagrożenia jest bardzo dobrze pokazany. A patrzcie, też jeden z mniejszych drapieżników klasy lewiatańskiej. No to dlaczego to jest w mięsożernych, a nie w lewiatanach? Ma mniejszy klasy lewiatańskie, ale dalej klasy lewiatańskie, więc powinien się pojawić tam. Unikać. Nice. To jest skrytogator. W razie konieczności odstraszyć. Okej. Solanka. To jest taka, co może mnie zamrozić. Śnieżny stalker. Unikać. Jeżeli jedyną opcją jest wejście na terytorium stalkerów, jasne światło oraz głośne dźwięki potrafią zniechęcić tego drapieżnika do ataku. Okej, warto wiedzieć. Czyli jak coś, to poświecić mu po oczach. Symbiont. No tutaj raczej nie trzeba za dużo mówić. Wciągacz. Nieszkodliwe. No dla mnie na pewno nie, dla ryb to już średnie. Zgniotka. Tfu! Pluje na tę rybę. Nie, tutaj out. I roślinożerne małe. Jest co? Boomerang. Głupacz arktyczny to jest na pewno coś nowego. Bo to jest jakby ewolucja. Neonówka widzę. Nie jest nowa. Obrotówka. Obrotówka w sumie nie jestem pewien, czy była, czy nie, ale pokazuję tak na wszelki. Pęcherznica wiadomo, była. I pióropusznik jest chyba nowy.
tutaj gniazdo małpy morskiej, korzeniec mózgowaty, sama małpa morska, nieboraja, ale to już było, płaszczka arktyczna, to jest akurat nowe, no i tytanica dziurawa też jest nowe. Okej. No to nadrobione. Pół godziny minęło w całości i chyba jest noc, tak mi się wydaje. Nie, wstawaj. Patrzcie to. Chłem sobie pływam. Poleciałem, chciałem poszukać tej kopalni całej i znalazłem tego ziomka. Nowy stworek do przebadania. I cyk, łupacz na kolację złapany. Dwa. I tu jeszcze. Skałogniot. Wow! Ej! Ty, typie, spokojnie, ci sztyki nie zrobiłem przecież. Mogę, przyda się. Się zaciął, mam wrażenie. Wyjątkowo jest nieśmiały z tym pięceniem skał. Szkoda. Czułem, że coś zrobi. Więcej. Pytam. Dobra, jest szukać dalej, może znajdę tę kopalnię w końcu. O! 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 Proszę! Proszę, proszę! A co mówiłem o skrzynkach plantacyjnych? Mój bueno! Dawać mnie to! Pięknie, zewnętrzna skrzyneczka. Twój bąkiel. Coś takiego jeszcze. Potem ja te picieńce zgarnę wszystkie. Wyjątki. Przydaje się później. Co jest tutaj? Woda, jak miło. O, teraz będę musiał pobrać wodorosty. Dobra, ale jakby skoro jest tutaj... Skoro są te skrzynki, to znaczy, że ktoś niedaleko musiał mieć bazę. Bo odbierzemy oni tam z lądu po to przychodzili. To idzie w bardzo ładnym kierunku. Dobra, schowka, wrzucimy te trzy rzeczy. A tutaj do tego schowka wrzucimy te wicieńce. Wicieńce! Co ja mam z tym si? Czemu ja odruchowo si do tej nazwy chcę pakować? Nie jest wiścieniec, to jest wicieniec! Koniec kierwa, kropka. Jesteśmy tutaj, to przyda mi się zgarnąć mieszanki tych nasion wodorostów, żeby mieć je zaraz obok bazy. Mogę? Zrobię doskonalenie, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. Jak może wyglądać spiralencja? Poza tym, że pewnie będzie to jakaś czerwona roślina.
Czekaj, nie ten schowek. Ten schowek. Puścimy te zlepki. Aha, ty mogę tego dwa. Do tego. Chyba też tylko dwa. A nie, to by trzy weszły. Chyba. Znaczy nie, dobra. Niby by weszły, ale w sumie to by nie weszły. Dobra, tak to rozbiję trochę między te schowki, ale... Tak, muszę to przechowywać. Cztery się posadzi, a reszta się rzuci do tego. Reszta wrzucę do... jakby reaktora. Trzeba tego kupić tam, więc mam... Oj, pyk! Muszę oszczędzić czas na animacji. Łapka grawitacyjna. Pyk! Dziękować. Jest tutaj może jakieś przejście dalej? O, to jest coś głębiej. Pytanie... Jak się do głębszych części dostać? To jest niestety wielki problem. No to już mi powoli wykrywa lód, który tam się dalej... No właśnie, tutaj się znajduje. Ale nie to jest moim celem. Ja bym chciał znaleźć wejście do tej kopalni. Bo na... No kurde, nie to się miało stać. Miałaś, przepraszam, tutaj wejść. Okej. Jakaś większa głębia i trochę błękitu. Czemu to wygląda jak wielkie oko? To zaoczne. Okej. To niech pan to tłumaczy. Tutaj byłem w ogóle? Kilometr od bazy na południowy zachód. To jest zachód. Więc nie, prawie na pewno mnie tu nie było. Nie sądziłem, poparzę. Gdzie może być wyjście do tej kopalni? To musi być gdzieś wedle schematu, to jest znaczy schematu, wedle mapki. To jest gdzieś niedaleko. Oj, do góry. Prawie. Come on, do góry. O. Teraz w dół poproszę się zwrócić. Już tu jesteśmy, to sprawdźmy, że będzie jakiś palnik laserowy. Fragmencik jego. A troszeczkę na to liczę. Nie będę kłamał. I am the prophet! Pięknie! Pyk, pani laserowy! New blueprint synthesized. Skałogniot. Duży skorupiak żerujący na maleńkich larwach wydobywanych z korala i skały za pomocą jego potężnych ramion. Wabione przez świecące larwy występujące w głęboko morskich formacjach skalnych, stwardniałe chitynowe łapy mogą uderzać z prędkością zbliżoną do prędkości dźwięku. Co? Ała! To musi naprawdę boleć. To jest naoczna. I wiosłownik lidiowy. Kółka, przekątnica, trójkąkiel, kominów morsk, czemu to jest przydatne? No co, w ogóle to ogarniam, jestem debilem, bo ja miałem tą mapę tak ogarniętą, a tutaj jest na mnie wszystko oznaczone. I tutaj, przy tym fioletowym, bo myszki mi tu chyba nie widać, pewnie nie widać. Przy tym fioletowym na górze to jest właśnie robotyka, tak mi się wydaje. I gdzieś tu obok tej delty jest ta stacja kopa. Tylko problem jest taki, że ja nie mam bladego pojęcia, gdzie konkretnie.
Nice! Artefakt za darmo. Another site found. Perhaps its data will tell me something useful. I have collected enough data to extrapolate the location of a component necessary to assemble my body. I will provide a signal. Signal location uploaded to PDA. Repozytorium nośników architektów! Nice! Okej, okay, może to jest w tym biomie, w którym latałem, bo uwaga, zrobiłem cięcie. To dość duże. Nalatałem się w tym jednym biomie masakrycznie dużo. Zginąłem chyba raz, albo dwa, nie wiem. Już zdążyłem wymazać to z pamięci. Ale no, ciekawie to tam nie było. Dosyć rada. How do humans function with such a fallible and inferior body? Excuse you? My body is anything but inferior. I work hard for my body to be able to do what it does. Yes, but its overall form is not ideal. For example, consider its use of primitive ball and socket joints. Is there anything you don't find primitive? Humans bartered with evolution to get more brain wrinkles and opposable thumbs. It is true, the opposable thumb is excellent. But all corporeal forms are temporary. The ability to be reborn when a body breaks down is paramount. My body is my own and I cherish it. It grows with me. Humans have one life. We plant trees we can never experience the shade of. We build for the next generation. Noble, but again, truly inefficient. You are incredibly frustrating, you know that? I hope to see the forms of my people again. No, dzięki temu, że porozkładaliście sobie paręnaście, nie, parę set różnych tych rzeczy, no to masz okazję, żeby się tutaj porozglądać. Nie wiem, czy nie popłynąłem za bardzo, czy za daleko. O, a nie, dobra. Ten gejzer mi nie pokazywał. Jest! God bloody damn it! God bless my luck! O kurwa, gdzie? Chodź! Walka na noże, kurwa! No chodź! Co? Cwajakujesz? To wypierdalaj! Będzie mi skakał, skurwy z nieba. Dobra, dana obcych obelisk. Co, chciałeś się odegrać? Przeznaczenie jest bliżej nieznane. Skany sugerują, że wyznaczone pole elektromagnetyczne przesyła możliwe przesyłanie energii, pomiary geomagnetyczne i gwiazdy sieci komunikacyjnych. Albo wszystkie trzy naraz, bo zakładam, że prekursorzy byli, czy tam architekci byli zdolni do takich upgrade'ów. Instalacje bazy, skrzyneczka do odznaczenia. Teraz tu mają radio, latarnie. Wyciągna. Pyk! Cyk! Kopalnia! Cyk, dziękuję. Konkretne oznaczenie. Dosyć brak. Albo nie, czekaj, jeszcze nie. Jeszcze muszę się rozejrzeć. Jak atakuję, tylko pierdolca dostaje chyba na punkcie pociągę, tylko leci do przodu. Ripron. O nie, to jest za duże. Znaczy, wróć, za małe. Nie przepłynę tam z C-trackiem. Będę musiał płynąć solo. Chyba? No niestety. Dobra, panie, spokojnie.
szybkie dojście do tlenu. I wpłyniemy. O! Czerwonego? Tak, czerwony piropuśnik. Dobra. Przedmiana. Co jest? Co mi to go przyniosło? Jakim cudem? New creature discovered. Dobra, wyłącz mi tę mapę, będzie mi tylko przeszkadzać bardziej niż pomagać. Dobra, tam głębiej to bym się raczej nie chciał bierać. No, nie o własnych nogach, bo nie ma chuja, żeby znowu już dopłynąć. Jest dokująca. No, come on! Oj, tu jeszcze palnik laserowy. Ale tam stanę nie pogardzę. Lepiej mieć niż nie mieć. Uda. Dobra, muszę uważać na poziom tlenu. Coś mi się wydaje, że w tej kopalni to mogę znaleźć... Tak coś sądziłem, że to jest na świetli. Wydaje mi się, że w tej kopalni jest szansa na znalezienie brona, albo bynajmniej jakiejś jego części składowej. Żeby móc go sobie potem zbudować, a.k.a. wydrukować. To póki co jest wszystko zamknięte. Może przepłynę? Gdzie tam? No, normalnie pewnie by się dało tego gra, oczywiście to niemożliwe. Co? Z kolejnej świetli? A, ale świeci mocno. Takie ryzyko, nie? Wydaje się tutaj tak normalnie. Ale wiecie, jak to mówią, bez ryzyka nie ma zabawy, co nie? Myślę, że trochę gorzej, bo trochę się nie bardzo spodziewam znaleźć tutaj roślinki z tlenem, a... O, a nie, dobra, nieważne, jednak są. To bynajmniej jest jedna, więc mogę sobie przedłużyć, żeby był pobyt tutaj. To coś. Apteczka. No, apteczka jest niezbędna akurat. Jest bron. Oczywiście fragment tylko. Ale 1 na 4. To jest spoko. Fragment ramienia. 1 na 2. Jakieś. Wrak Aurory odnaleziony, są ocaleni. Ocaleni? Chyba ocalony. Tylko jedna osoba przetrwała i był to bohater poprzedniej części gry. Tutaj zostawiamy. A, zaspawana skrzynka, dobra. Czyli to jest, żeby jeszcze wrócić. Kolejna kasetka z danymi. Teraz skanująca, no come on! Jak wcześniej ja mogłem tutaj przyjść i to znaleźć? O, kolejny pron. Jeszcze jeden pron! Jezu, jak ja będę mógł mieć prona tak wcześnie? To naprawdę będę happy. Jeszcze jeden. Taki kombinezon przy skanowaniu. Dostawa na teren kopalni. Jedziemy przewód za darmo, spoko. Całe ramię wiernicze. Tutaj? O, no to już nie skoku, za darmo. 30 seconds of oxygen remaining. No i to mnie trochę martwi akurat. Tu jeszcze jest co zwiedzać. Oxygen. No dobra, spoko, rozumiem, mam nie podchodzić, okej. Uf, jak mi lepę wyjebał.
Rubinu. Tytanu i generalnie kurwa wszystkiego. Tylko nie tego, czego bym chciał, czyli nie ma tej spiralencji! Trochę dla spiralencji tutaj przyszedłem. Chociaż nie powiem, fakt, że znalazłem tutaj całego prona jest nawet spoko. Plus jeszcze ramię wiertnicza, to jest tym bardziej spoko. Jedynym minusem niestety jest fakt, iż nie posiadam tego. Posiadam ramienia wspinaczkowego, a bez niego poruszanie się pronem jest troszkę problematyczne. Ramię wiertnicze. Chcę skanować. O, i proszę! The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. Jak po piersie. Czy posem. Posem tego. Recyklotron. O, okej. Okay. Coś do sprawdzenia. Posem nieznanej proweniencji, rzeźbiony z boku bloku czystej miedzi. Przedstawia epizody przemienicą kształceń Tora z mitologii starożytnych Greków. Posem był symbolem obecności i autorytetu jakiegoś gatunku obcych. Artefakt o możliwym znaczeniu religijnym. Ekspresja artystyczna. Okej. Okay. Aha, i to tyle. W sensie tylko to tu było. No dobra. No i tak. Serio, w tej kopalni jest tylko tyle? W sensie, zejść osobiście, żeby zagarnąć części do prona, a potem pronem tu tylko wrócić, podrylować sobie materiały? W sensie, dobra, nie powiem, to nie jest nic złego, bo z wielką chęcią bym takie coś sobie ogarnął. Pewnie ogarnę. Poza nagraniem, ale... No jeszcze w sumie to, jest zespawana skrzynka, tutaj może być coś fajnego. Ale jakby czemu tego się nie da pootwierać? Co? Reaktor termalny. Poproszę. 1 na 2. O, to chyba druga część od razu obok. I trzecia. Tak właśnie, gdy ktoś coś ominął. Dobra. Okej, no to myślę, że kopalnia nawet porządnie złupiona. Choć, nie powiem, liczyłem na troszkę więcej lutu do wszelakiego rodzaju. Okej, w razie gdyby komuś było to potrzebne, ta kopalnia znajduje się od boku stacji Delta 100 metrów na południowy wschód. Na południowy zachód. Aż musiałem specjalnie sprawdzić, czegoś nie pomyliłem. Na południowy zachód. Dobra, lecę do bazy. Muszę iść do tej, bo to jest jedyna stacja z pojazdami, jaką mam w pobliżu. Mógłbym sobie machnąć kolejną przy liliach, ale nie ma potrzeby. What is the purpose of this device? It plays music so that I have something to listen to. What is music? Once I was falling asleep. Czekajcie, muszę chwilę wejść w te. Nie, ogólne. O. Głośność muzyki muszę ściszyć, bo w ogóle nie słychać ich teraz. 25 niech będzie. Dobra, jednak to nie była ta muzyka. O, może to będzie otoczenie? An instrument of science. Does it help with your research? It does. Just not in the way you're probably thinking. Music and math are strongly related. Rhythm is math. Harmonies can be math. But music as a whole is more than that. We experience it on an emotional level.
I sense it has an impact on your pulse and breathing. It makes you move differently. Humans are controlled by music. We make music, and we're moved by it. Not everything is about control, Alan. No, prawda, prawda. Ale tego się nasz architekt jeszcze musi niestety nauczyć, bo dla niego pojęcie muzyki jest czymś... nie sprzecznym, ale na pewno czymś dziwnym. Nie. Żadnych takich. Dobra, co ja tu mógłbym zrobić, żeby się pozbyć paru rzeczy? Kurde, mam ten lit tutaj gdzieś? Schowany może? Tu mam kolejną sztabkę plastali. Tu nie. Tu też nie. Też nie. Też nie. O, come on, a tu? Jest! Jest, jest, jest! Piennyk nie, to lubię. Dobra, zrzućmy srebro w takim razie i weźmy sobie lit. Skrawcimy sobie od razu ramię do trona. Dobrze, mamy już wszystkie części, także broni mój ty kochany! Chodź do mnie! Kurde, Pron mi tonie! Nieee, jak chciałem w nim tak nie zatonąć. Na dno polecieć. O kurde, ej, ej! Gdzie ty płynie? No brawo, to żebym sobie po prostu ustawił ten idealnie. Bo nie, widać na co to zaraz spadnie. O, o, a nie, dobra, zatrzymał się. Jakieś kulce. Welcome aboard, Captain. Ah, yeah, welcome aboard, Captain. Jest się daleko od faktycznego. Dobra, nie z tej drabiny chciałem skorzystać. Okej. Okay. Dobra, teraz mnie już czeka szybkie ogarnianie, żeby sobie zrobić ten. Zasilanie dla tej bazy. Ma plus jeszcze powód, bo Citra. Chociaż nie do mnie, w sumie Citra może tam zostać. Naprawdę muszę zobaczyć, gdzie jest ta spiralencja. Ale okej, podanie póki co to będzie tyle. Ja się z wami żegnam, a my widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy eksplorowali dalsze te. Muszę to powiedzieć. Nie, akwedy nie. No, będziemy dalej eksplorowali w ogóle wszystkie te rzeczy tutaj. To bardziej pasuje. Więc okej. Okay. Już te doniczki tutaj pozostawiam. Okay. Tutaj postawię. To też mogę już. To już też mogę postawić myślę w tym miejscu. Dobra, nie masz jeszcze głowie, które bez sensu. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!